Czyżby to była pokrywka? Słyszycie? Kurczaczki! Ej, zobacz, Dziubasku. Nie ma co się cieszyć. Zobaczcie. Co to jest? Na pewno jest to pokrywka. I czy coś jest w środku? Zaraz zobaczymy. Zbuju, zobacz, co my znaleźliśmy. Zobacz. Tutaj. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem Wojenny depozyt ku przygodzie. Jest to kolejna część filmu opowiadająca o tym, jak znaleźliśmy w lesie depozyt. W pierwszych dwóch odcinkach mogliście obejrzeć, jak trafiliśmy w te miejsce i co znaleźliśmy w zakopanych kotłach, a w tej części wróciliśmy w te miejsce, żeby po prostu przebadać okolice centrum, gdzie znajdowały się zakopane kotły. No i co? Udało nam się znaleźć kolejne zakopki. Sami zobaczcie, co to były za zakopki i co w nich się znajdowało. Dzisiejsze poszukiwania rozpoczynamy w miejscu, gdzie zostawiliśmy nasze kotły, które wykopaliśmy z ziemi zawartością. Nikt nam ich nie zaiwanił przez nockę, nikt się tym nie zainteresował. Na koniec poszukiwań zabierzemy je ze sobą, bo trzeba sprzątnąć las. Natomiast idąc w stronę miejsca, gdzie skończyliśmy wcześniej poszukiwania, już miałem pierwszy sygnał. Podkopałem go, wyciągnąłem ziemi i okazuje się, że jest to guzik. Dosyć spory ten guzik, nie zachowało się uszko, dlatego ktoś zgubił ten guzik. Zobaczcie, jaki on jest wielki, taka średnica około 25 a 30 mm. Duży guzioł. I dwa sygnały. Zacznijmy od tego ciekawszego. O ile w ogóle będzie ciekawy. Może kolejny guziczek. O, jest tutaj. Działasz czy nie działasz? O, gdzieś tu. Gdzieś tu. I tu właśnie w tym dołeczku, którego pilnuje nam zbój, znalazłam. Chyba to guzik będzie. Z jakimś napisem. Za chwilę obczyszczę i zobaczę, co tam jest napisane. Chodź, moja magiczna szczotka, jaka brudna. A pędzelek mam w samochodzie, muszę go przynieść. I co tu jest? Nie mam pojęcia. Nie wiem, ale jest guziczek. Wyjdź z buju, wyjdź, wyjdź. Tutaj w okolicach tego miejsca, gdzie rozpoczęliśmy poszukiwania i znaleźliśmy te duże kadzie. Też mam taki duży sygnał. I wyobraźnia rośnie, ale tylko rośnie. Rośnie wyobraźnia, ale na tym się skończyło. Widełki od roweru, ale jeszcze tutaj też mam coś. Totalny śmietnik tu wszędzie jest. No wszędzie tu są sygnały też, ale nie można tego bagatelizować. Takie coś mi się przytrafiło, ale nie wiem, czego to może być. Może i być od lampki. Ma takie oczko. Spójrzcie. Nie mam pojęcia. Poziomica? Ta oczka to poziomica. Nie wiem. Ale ciekawa znajdka. Kolejny taki duży sygnał.
kolejna zapadlina, która rozbudza wyobraźnię. Tu wszędzie są sygnały. Tu jeden już zacząłem podkopywać. I ciekawy jestem, co tutaj będzie. Coś chrupocze, ale co to jest? No nie wiem. Coś tutaj, coś blacha. Ale co to jest, to nie mam pojęcia. Zaraz to wyciągniemy. Nie wziąłem żadnych rękawiczek z samochodu. A nie, mam. Mam, żeby zaraz się tutaj nie skaleczyć. Wyciągniemy to. Będziecie świadkami sensacyjnego odkrycia prehistorycznej łopaty. Zobaczcie, tutaj w takim miejscu jesteśmy, gdzie tych śmieci, takich punktów jest bardzo dużo. Ale to też dobrze znaczy, że tu człowiek z jakiegoś powodu zaglądał. Zbuju, masz, ja, dajesz, chodź Zbuju, chodź. Masz, patyczka, masz, chodź. Zbuju, masz. Zbuju, masz. No, przynieś szybko, szukaj. Przy okazji psa trenujemy. Szukaj. Co on tam za norę znalazł? Szukaj. Kolejny duży sygnał. Coś tu nam się już ukazało, jak podkopałam. I już mi się japa cieszy. Zaraz zobaczymy. Co to jest? Czyżby to była pokrywka? Słyszycie? Kurczaczki! Ej, zobacz, niebłasku. Nie ma co się cieszyć, ale kurde, może to... Poczekaj, bo mi telefon dzwoni. Przeszkadzają mi w tej ważnej chwili. Cicho tam. Serduszko mi bije. Zobaczcie, co to jest? Na pewno jest to pokrywka. I czy coś jest w środku? Zaraz zobaczymy. O ja. To byłoby zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Jest! Pełne wody, ale jest tam coś w środku. Kurde, no. Dobra. Trzeba się nastroić. Ale z czym to jest, to nie wiem. Zobaczcie. Ja pierdzielę. Dobra. Trzeba to będzie odkopać i wyciągnąć, wylać. Ale do tego potrzebuję ciebie, skarbie, żebyś mi pomógł. Ale tak mi gorąco się zrobiło. Zbuju, zobacz, co my znaleźliśmy. Zobacz. Tutaj. Uwierzcie mi, że serce i puls od razu przyspieszone. Tym bardziej, że na pewno to nie było ruszane. Ten kolejny kocioł to jest kolejny sygnał, że w tych miejscach może być coś ciekawego. Natomiast tu już widzimy, pomimo że jest tu woda, zawartość. Coś było owinięte w szmatę też, bo nie w szmatę, no w jakiś szmatę, szmata płótno. Natomiast jesteśmy na stoku, gdzie woda spływała i dostawała się do tego kotła. Przecież nikt nie zabezpieczał. Te osoby, które zakopywały te domowe depozyty, wojenne depozyty, myślały, że za chwilę wrócą. Natomiast to było inaczej, nie wróciły. Ale zobaczcie, już mogę wam pokazać, co na wierzchu wypłynęło. Jest but, zobaczcie, damski but.
lata 30. Ale to też ciekawe, za chwilę zobaczymy, co jest w tej wodzie. Ja, uwierzcie mi, też już bym chciał zobaczyć, natomiast chcę się podelektować tym widokiem trochę. But chyba ma wypchany jest jakimś papierem. Widać, że prawdopodobnie mógł być nowy, albo po prostu wilgoć to spowodowała. Ale zobaczcie, tak jak mówiłem, prawdopodobnie to było zakopywane tutaj w 1945 roku. Możecie zobaczyć, jakie wzory butów były. Jednego już wyłożymy, drugi też nam tutaj wypłynął, ten but. Pokaż może w środku, jak wygląda akcja ratowania butów. Patrzcie, tu jest kolejny, jakie dziwne zatrzaski. A nie, to tak się po prostu tylko ułożył. Także widać, to na pewno ze skóry buty i to mogła nosić zamożna osoba, no bo w tych czasach takie buty, nie, na takie buty nie każdy mógł sobie pozwolić. Kolejny but, ale tym razem jakiś z tworzywa sztucznego i w złym stanie, zobaczcie. Najpierw myślałem, że to skóra węża. Tutaj mamy jakieś też ciuchy, tak? Ciężko powiedzieć, co to, jakaś szmata skórzana. No i jest na pewno tutaj dużo więcej rzeczy, ale to już chyba zrobimy tak, że wykopiemy cały ten kociołek i o, zobaczcie, bo ciuchów tu innych rzeczy jest masę. Żeby tego nie poniszczyć, ewentualnie jak coś jest w środku. O, no jest tego sporo, zobaczcie. A, jakieś szmaty. Nie mieszaj. Jakaś koszula. Będą dokumenty, nie mieszaj. No to no już po dokumentach może raczej nic nie być, nie? Jeżeli tutaj się zachowały. Ale o, do samego dna. Także wyciągamy to. Odłożymy to. Odkopiemy to. To jest po prostu aż niewiarygodne. Ale tak się tworzy historię. Ale no to z tego często się nie znajduje. Tyle lat chodzimy i ile takich miałaś przypadków? Ja? No. Żadnego. No widzisz. Głęboko wcale nie były zakopane. Chodzi, tylko jeszcze go podkopiemy. Chodź, bój. No to podejmujemy ten nasz kociołek. Nadeszła chwila prawdy. Chwila prawdy. Pomału. No, pomału. Wodę wylejemy. Jakieś rzeczy widać, widzicie to razem z nami. Także zobaczcie. No, ja przekręcę. Ale zobaczcie, charakterystyczne, te same kociołki, to dziwne, nie? A może to ta sama osoba zakopała? No faktycznie te same, bo mają te same, no, kotły. Numer 38 w środku. Sprawdzamy, co jest w środku, zobaczcie. Wszystko szmato, jakiś damski ten, jakaś damska bielizna, tak? Chyba tak, to majtki. To majtki? No. To nieźle. Ale to cieszy, bo kawał historii odkrywamy. Tutaj jakiś, ale zobaczcie, wszystko przemurszałe. Tu nic się nie zachowało w całości. Jakaś sukienka. Jakaś sukienka. Tutaj jakaś koszula, tak? O. I tutaj... Kawałek gorsetu to chyba. Tutaj też coś rozerwane. Tutaj jakiś... Też coś takiego ala ubrania. Wszystko tylko tyle, że coś jest, ale może coś tam między tym się wyłoni. Wykrywaczem zaraz sprawdzimy, czy
nie ma jakiegoś sygnału w tym wszystkim. A tu co się? Nie, to są po tych butach pozostałości, także... O! Nie ma. Wszystko zmurszałe. A gdzie ja mam swój wykrywacz? Już szukaj, jak znajdzie. Zobaczymy. Nie. Tylko żelazo mi tu przełamuje. Jakieś elementy żelazne musiały być. A tak, no. A tutaj? Tu coś jest, jakiś sygnał. No. Jeden sygnał tu gdzieś mam. Ale co to jest? To nie mam pojęcia. Gdzieś on jest tutaj. Gdzie on jest? Tutaj go mam w palcach. Ten sygnał jeden, jedyny z tego, z całości. A, guzik. Kawałek guzik i fragment jakiejś tam wstawki ma, stąd dzwonił tutaj. Emocje niesamowite. To się chyba więcej nie zdarzy, bo się zdarzyło pierwszy raz. Szkoda tylko, że nie wiem, jak to wam powiedzieć, że taki ubogie te, w cudzysłowie, depozyty, zakopki, ubogie w kontekście, że nie ma tutaj jakichś sztuczców, nie ma monet, tak jak w tamtych poprzednim, w poprzednich tych kadziach, chociaż były drobne monety, tutaj nic. Natomiast tak jak wcześniej Ewelinka mówiła, to jest i tak jakaś ludzka tragedia. Dla tych ludzi, którzy to musieli zakopać i uciekać stąd, no to była jakaś tam tragedia. Oni myśleli, że tu wrócą. Nie wrócili. Stąd, jak sami widzicie, też to było praktycznie na wierzchu, pod liściami. To na szybkiego było kopane, w zimę zakopywane, szybka ucieczka i tak dalej. Każdy, co miał w domach, a to był okres wojny, w tych domach nie było za wiele, po prostu zakopywał, co wtedy dla nich było najcenniejsze. W tym przypadku też i ubrania. W dalszym ciągu, szukając depozytów, trafiają się także depozyty śmietnikowe i chyba na taki natrafiłam, taki elemencik od rowera, chyba roweru, tak? Zobaczymy, co tam jeszcze. Totalny śmietnik. Raczej tu nic ciekawego oprócz słoików. Większy metalowy obiekt był. Pod spodem? Tak, pod tą folią. No, są te. Dezodoranty. Sanitozol. Kawałek łańcucha. Kolejny śmietnik. Ktoś to po prostu zakopał. Ale chociaż coś tu jeszcze. O, dekielek. 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 A już chciałam zrezygnować. Czy coś jest tam w środku, pod spodem? Spód od tego. Od kociołka. Trzeba to przewertować, ale muszę się napić, bo mi zaschło w gardle. Tuż obok tego kotła kolejny sygnał. Podkopuję, pukam. Myślę, że też jest jakiś dekielek. Wyciągam to, sprawdzam wykrywaczem. Kolejny sygnał. Przecieram ręką, jak się dokopałem, patrzę, góra, nakładka, przykrywka, wyobraźnia rośnie. Podkopuję, kolejny sygnał, wyciągam, a tam jakaś stara waga, zobaczcie. Widać ewidentnie, że to była waga kuchenna niemiecka, okres II wojny światowej. Nie wiem, czy kojarzyć z tym garkiem tutaj, bo jak jesteśmy w miejscu, gdzie kiedyś było wysypisko śmieci, tak jak mówiłem wam wcześniej. No i różnie to można interpretować. Natomiast jest, zobaczcie, piękna była waga szalkowa, niestety zniszczona. Grzebię dalej, wyciągam maszynkę. Zobaczcie, maszynka do
do robienia, do mielenia mięsa, kompletna. Także trafi też do naszej Izby Historii Regionu, oprzyścimy ją tylko. No i grzebię dalej, wyciągam jakąś tam miskę. Nie ma żadnych napisów, ewidentnie. Nie wiem, czy już się zużyła, ktoś to wyrzucił i tak dalej. Jest. A w czym to było? Wszystko wrzucone i zakopane w takim wiaderku. Wiaderko ocynk. O, coś wam pokażę, bo też widzę. WF2. Taka firma. Zobaczcie, tyle lat przeleżało w ziemi i praktycznie ocynk niezniszczalny. Także co tutaj w tym miejscu się dzieje, to aż niemożliwe. Aż się boję myśleć i chodzić dalej, bo za chwilę jak będzie kolejny konkretny strzał, to już wtedy będą jeszcze większe emocje, a i tak są naprawdę już na granicy zenitu, że tak powiem, potocznie. Niesamowita radość i uciecha. Natomiast też w tle jest jakby ta sytuacja, w jaki sposób to się znalazło. No też kojarzę wiele rzeczy z tym śmietnikiem, który tutaj jest, który jeszcze nie weszliśmy, bo jest tam masę sygnałów takich, gdzie trzeba pomału to wszystko czyścić i zbierać, ale na to też przyjdzie czas. A tymczasem pakuję wszystko z powrotem. To już się nikomu nie przyda, to już są stare, skorodowane rzeczy, a my w naszym lokalnym muzeum to sobie odnowimy i nawet zrobimy specjalną ekspozycję. Emocji, jak mówiłem, dużo, natomiast dzień się kończy. Trzeba zbierać to wszystko do busa, bo zrobi się zaraz wieczór. My to chyba dzisiaj spać nie będziemy mogli. Taka adrenalina, tyle emocji. Może się powtarzam, ale sami wyobraźcie sobie, kamera tego nie oddaje, co my tam czujemy, czy ja czuję w środku, czy Ewelinka. To są takie emocje. No i wyobraźnia rośnie. Natomiast no, nie ma tutaj za wiele, ale to zawsze coś wzbogaci naszą izbę, tak jak mówiłem. Pozbieram resztę kociołków. Większość, jak widzieliście, jest przegnita. No i co, zawieziemy to do izby. No i co? Życie pokazuje, że trzeba tutaj będzie po raz kolejny wrócić. Nie ma innej opcji, żeby tu nie prowadzić dalej poszukiwań. Tym bardziej, że tu mamy zgodę. Zbuju, uważaj, bo ja tu wkładam, żeby cię nie przygnieść. A, jeszcze wykrywacze. Ja już logicznie nie myślę. O, a jeszcze te rzeczy. Co się, Krzysztof, z tobą dzieje? Zakręcony człowiek. Szczęśliwy. I by zapomniał o najważniejszym. O wykrywaczach. Śmieszne jak nic, prawda? Łopata. Łopata. I zbój twój. Co, maleńkica? Jak tam ci się dzisiaj podobało? Też przeżywałeś? Też dużo emocji było? Co? Patrzysz się na mnie i co myślisz? Co ty, Krzysztof, głupku, do mnie mówisz? Na tym kończymy trzecią część. Natomiast seria Wojenny Depozyt ku przygodzie będzie też miała kolejny odcinek. Wracamy w te miejsce, szukamy dalej, bo widać, że warto. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie lajka, zostawcie komentarz, aby być na bieżąco z kolejnym materiałem, który dla was zamieścimy. Do zobaczenia w następnym odcinku, a będzie się tam też na pewno dużo działo. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.